Dzień dobry, witam serdecznie, tutaj Gruwo woła. Mamy dzisiaj piątek przed kolejką 21, po kolejce 20, która w moim wykonaniu była słaba, łamane przez chujowa, ale zaczęła się bardzo dobrze. Mój bardzo dobry zawodnik, Tomasz Sołczek, zdobył 15 punktów. Dzięki temu mogłem sobie wypić dwa pilznerki. Pozwoliłem sobie wrzucić to nagranie oczywiście na Twittera, jak tam sobie sączę piwko. Z tegoż to powodu, że no, dużo osób pisało do mnie, żebym jednak tego Sołczka to zostawił na ławie, a wyszedł Wilsonem. I ja tutaj tak z czystej przekory postanowiłem sobie wypić to piwko, które sam sobie naważyłem. I 15 punktów od Sołczka było jak najbardziej fajne. Odpowiedź Gareta była też zajebista, więc sobie żeśmy się pośmiali troszeczkę. Podoba mi się ta rywalizacja. Jest wesoło. Taki trash talking, więc jest ok, no. Więc te 15 punktów od Sołczka było spoko. No a potem przyszła drużyna City. Cancelo zdobył bramkę, kiedy WBA sobie stanęło i patrzyli się na chorągiewkę, a Cancelo się na nic nie patrzył, tylko bramkę zdobył. Gündogan zrobił swoje. I ja wtedy na fali dwóch piwek wypitych w ciągu chyba 5 czy też 10 minut uznałem, że kupię sobie tych dwóch zawodników. Więc będę ich miał. Będę ich miał, mam już ich teraz na kolejkę 21. I jestem z tego faktu zadowolony, bo później w mojej drużynie już nic się nie wydarzyło. Generalnie 1-2 punkty. No ten czwartek wczorajszy, no to już była totalna porażka. Kane z kontuzją, Son z bramką, ale zabrany przez VAR-a, Salah z bramką, zabrany przez VAR-a, więc kurwa, no, nie było rewelacji. Nagle Mane się robi opcją, bo zdobył bramkę, czy też miał bramkę i asystę. No nie wiem, no ja na razie zostanę z tym Salahem. Mam wrażenie, że ten sezon jest taki, że po prostu można byłoby tak sakać co kolejkę na jakiegoś tam innego zawodnika. A ja sobie tutaj zostanę. W ogóle zostanę też z Kane'em, no bo już mam minus 4 na liczniku. I jak Kane zaczął się łapać za te kostki swoje, no to zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem nie zrobić minus 8, ale tak naprawdę, no to nie widzę opcji, kogo by kupić za Kane'a. Mógłbym kupić Antonio, ale chyba nie chcę go kupować na mecz z Liverpoolem. Może jakiś zawodnik Chelsea, ale oni, no nie, jeszcze chyba dam im mecz właśnie teraz z Burnley, żeby zobaczyć, w jakiej są tak naprawdę formie, a może to i tak będzie za krótko, więc jakoś mnie tam za bardzo się do nich nie spieszy. Może Watkins, ale mam z nim złe wspomnienia. Więc to DCL jest jeszcze, ale chyba nie za dużo pokazał. Więc jeżeli miałbym teraz robić na minus 8 transferów, no to dla kogoś takiego, do kogo byłbym mega przekonany, a nie jestem. W ogóle gdzieś tam sobie też zakładam, że a może ten Mourinho ściemnił i Kane wyjdzie. Już tak chyba ostatnio zrobił z Sonem, o ile dobrze pamiętam, po czym Son rozbił system. Więc nie wiem. Zostawię z tym Kane'em skład na razie swój. Ławkę mam tam jakąś, najwyżej wejdzie Bamford. Sołczek jest teraz w podstawowym składzie, nie ma żadnego problemu, co z tym Sołczkiem zrobić. Po prostu będę sobie mógł nim na spokojnie zagrać w tej kolejce i to mi się podoba. To mi się naprawdę podoba, że Tomasz Sołczek na Liverpool to nie jest głupi pomysł generalnie. Jakoś tak to się dzisiaj tak mi wydaje, że to nie jest głupi pomysł. A nawet gdyby Kane nie złapał tej kontuzji, to ja i tak Sołczka miałem w składzie podstawowym i po prostu ktoś z dwójki Wilson albo Bamford usiadłby na ławce rezerwowych. I w ogóle, cóż no,
255 tysięcy w overallu. Spadek ze 167. To jest ostatnio tak nisko byłem w kolejce 14, czyli takie kółko kurwa sobie zatoczyłem i bardzo możliwe, że wykrakałem u Michała Gutki, że to 140 tysięcy podczas kolejki podwójnej to jest jakiś taki maks, który zrobię w tym sezonie, bo na razie to no, tej mojej rozmowy no to idę tylko w dół. Może ta kolejka przyniesie coś lepszego. No, McCarthy z Aston Villą, Justin z Leeds, Stones i Cancelo w końcu z Sheffield u siebie. Więc tutaj czterech, wszyscy obrońcy grający u siebie. Może coś sensownego z tego wyjdzie. Salah na wyjeździe, Bruno Fernandes na wyjeździe, Son na wyjeździe i to Son, tutaj dużo osób ma obawy, jak ten Son będzie wyglądał bez Kane'a. No, kurwa, no, zobaczymy. No co tutaj? Co się tutaj zastanawia za bardzo? No, na razie trzeba chyba poczekać chwilę i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Gundogan w meczu u siebie na C na razie. Miał być Kane, ale bo nie miałem Gundogana, więc teraz będzie Gundogan na C. Sołczyk z Liverpoolem, Wilson, Kane albo Bamford tutaj w linii ataku. Dallas na ławce rezerwowych i Mitchell również. I tak jakoś to ma wyglądać. No, strasznie ten sezon, dopiero co napisałem o tym, kogo wystawić za De Bruyne, dopiero co pisałem o tym, kogo wystawić za Vardiego. I tutaj zaraz pewnie trzeba będzie napisać, kogo wystawić za Kane'a, kogo brać do swojego składu. No, ten Antonio wydaje się fajną opcją, ale nie wiem, czy akurat no w moim wypadku za kolejne minus 4 na Liverpool jakoś mi się to nie widzi. No, jak ktoś jeszcze nie zrobił transferów, to myślę, że to może być sensowne. Ja sobie poczekam, może jeszcze na przykład Cavaniego kupię na następną kolejkę, bo ta kolejka przecież będzie za chwilę. Więc może tutaj wtedy wstawię na Southampton u siebie tego Cavaniego. Tak, kurde, no trochę ten sezon tak. Ja w ogóle przecież kupiłem kurwa Kane'a za minus 4. To rozwala mnie troszeczkę ten sezon powoli i staram się jakoś tak na spokojnie do tego podejść wszystkiego. Nie wiem, czy to mi się uda w międzyczasie. Dobrze, że wypiłem te dwa piwka tutaj, jak Sołczek zdobył bramkę, bo później nie wiem, czy na trzeźwo, na takim, że tak powiem, luzie podszedłbym do tych punktów Cancelo i Gundogana. No, Foden nic. 5 goli Manchester City, Foden nic i już postanowiłem nie kopać się z koniem. Tylko sobie tego Fodena wymienić. I możliwe, że to się nie opłaci. No, możliwe, że teraz Foden strzeli bramkę. Ale już mi się chyba nie chce na to czekać. Więc tak, zrobimy. I tyle, kurwa. I tyle. Przed kolejką 21. Szybko pójdzie. 2 dni. Sobota, niedziela i zaraz znowu będzie poniedziałek, gdzie sobie będziemy mogli na nowo składziki poukładać. Jak patrzę, mamy 4 mecze, 3 mecze o 16 w sobotę w końcu Crystal Palace, Manchester City i West Brom będzie sobie tutaj walczył i to w sumie taki, jedna taka historia, a tak to mecze w sumie od 13:30 w sobotę do 20:15 w niedzielę, więc non stop mecze, non stop punkty. Obok tych punktów tym razem troszeczkę wpadło. No ale może z tym, z tą podwójną obroną Manchesteru City to już tak lepiej będzie to wszystko wyglądało w moim wypadku. Kończę, słuchajcie, idę sobie, zastanowię się, co z tym Kane'em zrobić. No, czy warto jest go sprzedawać teraz za minus 8, czy też nie. Pozdrawiam, zielonych strzałeczek jak zwykle, do usłyszenia, cześć.